Czym jest teoria spiskowa? No, wygląda to w ten sposób, że generalnie ludzie obecnie są tak uczeni, że w każdej sprawie jest jakaś prawda, prawda jedyna objawiona, ja to tak nazywam. No skąd to wynika? No stąd, że mogą być jakieś niejasności, ktoś się będzie tam zastanawiał, w mediach coś mówił, wtedy ludzie oczekują, że wypowiedzą się starsi i mądrzejsi, tak? Czy bogaci i mądrzejsi, jakby trzeba powiedzieć. Czy bardziej usadowieni na krzesłach i mądrzejsi. I oni wtedy mówią prawdę jedyną objawioną i już wiadomo, co jest prawdą, a co jest tak zwaną teorią spiskową. Natomiast, jak pewno Państwo wiecie, dzięki temu, że jest internet obecnie, no to każdy może tą jakąś swoją teorię spiskową wymyśleć, napisać i gdzieś tam promować, tak? No i ileś tam ludzi, jakiś tam odsetek ludzi zawsze w to uwierzy. Czasami są takie teorie spiskowe, które nagle większość ludzi uwierzy. No, to zależy. Natomiast czy jest tak, że te teorie spiskowe mogą być bardziej prawdziwe niż prawda jedyna objawiona? No, zakładając sytuację, że prawda jedyna objawiona jest motywowana jakimiś przesłankami, tak jak na tym vlogu swoim kiedyś tam mówiłem na przykład o tym globalnym ociepleniu, tak, w związku z gazami cieplarnianymi, no okazuje się, że teoria spiskowa na ten temat jest prawdziwa, tak, a ta prawda jedyna objawiona to są jakieś głupoty, tak, jakieś wymysły. No ale to nie jest tak, że ktoś się nie zna na rzeczy i sobie wymyśla, tylko musimy przyjąć wreszcie do wiadomości, że czasami starsi i mądrzejsi mają po prostu jakiś cel w pewnych, tak, w głoszeniu pewnych idei, tak, czy poglądów. No więc nie jest tak, że zawsze teoria spiskowa będzie tak naprawdę spiskiem, tak? Często ta teoria spiskowa się okaże bardziej prawdziwa niż prawda jedyna objawiona. Ale co jest problemem tutaj? No problemem jest to, że ci starsi, mądrzejsi bardzo szybko zorientowali się, że prawda jedyna objawiona w dobie internetu nie będzie jedyną prawdą, no bo jednak ludzie mają internet, chodzą i niektórzy mogą uwierzyć w te teorie spiskowe i oni wpadli na taki pomysł, żeby te teorie spiskowe ośmieszać poprzez wymyślanie, podrzucanie teorii spiskowych, takie, które skompromitują takie samo pojęcie słowa teorii spiskowej, pojęcia tej definicji, tak? No i takich przykładów mamy kilka. Myślę, że podam przykład takiej teorii, nawet bym powiedział, bardzo spiskowej. Natomiast to jest właśnie przykład, na którym bardzo fajnie widać, jaki sposób, powiedzmy, poradzono sobie z problemem teorii spiskowej. Pojawiła się taka teoria spiskowa. Znaczy, pojawiła się, no ona już krąży od dawien dawna, starsza niż internet. Ale w ostatnim czasie tak troszeczkę o niej więcej głośno. To jest teoria mówiąca o tym, że żyjemy we wnętrzu Ziemi, a nie na zewnątrz Ziemi. Jak gdyby tak, że Ziemia jest pusta i takie właśnie teoria na ten temat. No i ci, którzy się tym zajmują, przedstawiają tam jakieś przesłanki za tym, że żyjemy w środku Ziemi, a nie na zewnątrz. Jakieś tam badania wykonali, pomiary. Okej, no ja tutaj nie podejmuję się zupełnie oceny tego. Natomiast co się dzieje nagle? No dzieje się coś takiego, że nagle NASA tak zatrudnia jakiegoś człowieka, który tam maluje jakieś obrazy kosmosu. No i potem na jakiejś tam imprezie wmawiają mu, czy tam śmieją się z niego, że Ziemia jest płaska. No i co się dzieje? Wielkie halo, on od razu do internetu, wywiady z nim, tak? Bo NASA, pracował w NASA i dowiedział się, że Ziemia jest naprawdę płaska. No nie jest płaska, wiemy o tym. Można to w bardzo prosty sposób udowodnić. Natomiast właśnie
Oczywiście są tacy, którzy wierzą, że jest płaska i takich ludzi też jest sporo. I ja tutaj nikogo nie krytykuję za to. Każdy ma prawo mieć własne poglądy, prawda? Niech próbują udowodnić. Oczywiście, jak mi udowodnią, to też w to uwierzę, że Ziemia jest płaska. Natomiast o co chodzi? No chodzi o to, że powiedzmy była teoria, którą głoszący tą teorię podpierali jakimiś argumentami, tak? Mieli jakieś swoje przesłanki mówiąc, popierające powiedzmy tą teorię, no to nagle trzeba tą teorię ośmieszyć poprzez wprowadzenie innej teorii, podobnej, tak żeby ludzie już na samą wieść tak o teorii związanej na przykład z Ziemią, tak już zupełnie nie myśleli o tym. No słuchajcie, tak jest bardzo dużo, no nie wiem, tych teorii spiskowych, ja nie muszę nawet wymieniać, bo sami wiecie, ile tego obecnie krąży. Natomiast to, co chcę na koniec powiedzieć, to, że czasami jednak te teorie spiskowe okazują się prawdziwe, tak? Przez wiele lat tutaj na przykład ta teoria krążyła na przykład ze spotkaniami grupy Bilderberg na przykład, nie? No i co? No i teraz już są jawne te spotkania, nie? I się okazało, że teoria spiskowa była prawdziwa, a prawda jedyna objawiona, no niestety tej prawdy była pozbawiona, była tylko prawdą jedynie objawioną. No ale jest więcej jakichś przykładów, tak? Jak właśnie ów hemistralis, tak? Czyli tak zwane, nie? Znaczy, no są różne teorie, powiedzmy, jak to działa, na jakiej zasadzie. Natomiast fakt faktem jest to, że faktycznie jakieś substancje, gazy są rozpylane w atmosferze, tak? I o tym już powiedziano otwarcie, tak? Że na rok 2014 rozpylono w atmosferze 10 megaton aluminium, nie? No. No więc zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Warto badać, naprawdę. Ja mam taki prosty sposób. Nie podchodzić od razu tak do teorii spiskowej, że to na pewno nie jest prawda. Ja zawsze, nawet jak jest to największa, najbardziej absurdalna teoria, to ona, żeby ktoś w nią uwierzył, musi mieć jakieś ziarenko prawdy. I warto czasami posłuchać po to, żeby tylko to ziarenko prawdy wyjąć. Nie trzeba brać całości. Weźmy to ziarenko i tak pozbierajmy sobie te ziarenka prawdy, i wtedy będziemy potrafili wysnuć z tego własne, mądre lub nie, własne teorie. I do tego zachęcam. Dziękuję i dobranoc.